to tak dziwnie powiedzieć, gram Ritę, ponieważ to jest kobieta, która była żoną Witolda Gombrowicza. Tak, boję się, chociaż jest to bardzo pięknie napisane i bardzo dużo staram się zdobywać informacji na temat Rity. Bardzo silna kobieta, a jednocześnie bardzo opiekuńcza, dbająca o Witolda. Fascynująca relacja, która między nimi miała miejsce. 30 lat różnicy. I to jej nieprawdopodobne oddanie, pielęgnowanie, przygotowywanie wszystkiego tak, jak trzeba, żeby był zadowolony. Witold sprawiał, że dużo się śmiała, że żartowali na wspólne tematy, mieli dystans do wielu rzeczy i dzięki niemu była wolna. On dawał jej wolność. Tak naprawdę najwięcej o Gombrowiczu wiemy z jej zapisków, z jej wywiadów, w których opowiada o tej pięknej relacji. Niezwykłe spotkanie trzech tytanów słowa. Gombrowicz, Miłosz, Herbert. Seweryn, Malajkat, Krucz, Zawadzka, Skarżanka, Barszczewska i ja. To było niezwykłe spotkanie? To będzie niezwykłe spotkanie w Teatrze Polskim od 28 września. Deprawator. Przyjdźcie, posłuchajcie, zobaczcie. Zapraszam.